Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda. Dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z Clash Royale. Dzisiaj stworzymy mój własny klan. Aktualnie, jak widzicie, jestem w klanie Farala, Ale dzisiaj stworzymy już mój własny. Dzięki temu będę mógł grać z widzami. Może będziemy grali jakieś gierki na lawikach. Zobaczymy. Jeżeli chcecie więcej Clash royala, zostawcie łapeczkę w górę. Dobijmy tutaj tak tysiąc łapek w górę. Ostatnio było bardzo blisko pod odcinkiem z Clash Royale, ale wam się nie udało dobić. Więc dzisiaj... Postarajcie się to przebić i dobijcie tysiąc łapek w górę oraz jeżeli jesteście nowi na kanale to również go zasubskrybujcie aby nie minąć żadnego odcinka czy to live'ik z różnych gierek takich jak Brawl Stars, Fall Guys czy nawet Clash Royale jak widzicie lub też Among Us, więc zachęcam do zasubskrybowania z dzwoneczkiem No i tak, myślę że sobie najpierw wyjdziemy z klanu, to jest pierwsza sprawa, Czekajcie czy, czy tu są jakieś fajne Nie, no ja nie, nie chcę oddać tutaj lawy więc nic ciekawego tutaj nie widzę. Dobra, nieważne, jak się wychodzi z klanu. Ok, Leaf, bardzo ładnie. Wychodzimy sobie i robimy własny klan. Eee, jak mam teraz stworzyć własny klan? Czekajcie, tutaj jest, ok. O, idealna emotka, zobaczcie. Idealna plakietka klanu. Standardowo bambusy, pandy. Proszę bardzo. Cyk. Jakie są te bambusy? O, taka jest taka, taka plakietka jest bardzo fajna. No i co. Oficjalny klub pandy, dajmy coś takiego, potem się tu zmieni, cyk klub pandy. Ok, gotowe. Yy, dajmy open na razie i dajmy od 3600, no 3604 tysiące myślę, że będzie jak się już klan zapełni. Yy, no i tak, oczywiście Polska. Gdzie my mamy tutaj Polskę? Gdzieś tu powinna zaraz być. Polska, 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 Polska. Gdzie jest Polska? Aż tak daleko? Dobrze, nieważne. Eee, tutaj jest, okej, okay, bardzo dobrze. No i co? Tworzymy 1000 Tworzymy. kosztował aż OK. Eee, shield activated spoko. No, więc tak wygląda Klanik. Zapraszam wszystkich, kto ma 3600 może dołączyć. No a dzisiaj myślę, że możemy sobie zagrać albo na arenie, chociaż jak widzicie mam yy, zablokowane te tiery, więc nie wiem czy warto grać na arenie. Myślę, że tak. Zagrajmy sobie jakiegoś Classic Challenge'a, będę Wam pokazywał tam co drugą gierkę mniej więcej i zobaczymy jak mi pójdzie. Może akurat wygram 12 winów, jestem ciekaw do ilu właśnie dojdę po tak długiej przerwie. Więc zagrajmy sobie jakiegoś Classic challenge'a, No i lecimy oczywiście. Więc tak, balonik myślę, że standardowo na początek. Żeby tutaj go troszkę zmylić. Muszkieterkę ma, ok. Mógłbym w sumie Fireballa rzucić, ale... Zostawmy, zostawmy to już. Niestety nie dotknął, niestety nie dotknął ten balon. Szkoda szczerze mówiąc. Naprawdę szkoda. Ok. Wizard sobie atakuje bardzo dobrze. I... okej, okay. przeżył to. I powinien rozwalnąć, zobaczmy. Tak jest, udało mu się 2000 HP u nich na wieży, rzucamy sobie lawę w róg. No i tak, on rzucił golema, ok? Czyli będzie golem versus lawa. Szczerze mówiąc, myślę, że mam większe szanse, ale to się zaraz wszystko okaże, bo tu wiecie. Wszystko się może zmienić w dosyć szybki sposób, wystarczy jedna pomyłka i już możemy przegrywać, mimo że mieliśmy dużą przewagę. Więc na początku, na spokojnie, minionkami sobie to bijmy. Okej, okay, on walnął Electro Wizarda, czyli on ma wysoki poziom, skoro ma tego skina, jak yy, się ma 13 poziom, no to on ma już wysoko te wszystkie swoje karty, szczerze mówiąc, skoro właśnie tą kartę masz tak wysoko. Dobrze mi zbił, szczerze mówiąc, tą lawę, więc może mi być troszkę ciężej... Okej, okay, czy on zabije tą arczerkę? Mam nadzieję, że tak. Jeszcze tutaj rzucam balona i zabije. Zabił. Okej, okay, bardzo ładnie. Rzucamy sobie jeszcze Firebola. Balon teraz powinien dotknąć. Zobaczmy. Jest, jeszcze zabiła arczerkę. Tak, balon dotknął i czy zabije ich? Zabił jedną. Okej, okay, nie jest aż tak źle, szczerze mówiąc. Golem no pewnie zaraz on będzie stawiał. Ja postawię sobie lawę. No i zobaczymy, kto to w końcu ugra. 600 HP, no 700 HP na mamy 1000. Nie jest to jakoś mega duża różnica między nami. Praktycznie jest remis, to co jest spoko tutaj, że mamy takie same poziomy, to jest naprawdę mega fajne Bo dzięki temu nie ma jakiejś różnej tam różnicy między nami Tylko po prostu na spokojnie sobie gramy Okej, okay. myślę, że mogę sobie walnąć właśnie już tego inferno Wieża powinna się skupić na lawie Ok, bardzo ładnie wieża się skupiła na lawie, rzucamy jeszcze to Rzucamy jeszcze balona i powinniśmy za chwilę rzucić sobie Firebola. Firebola myślę, że sobie rzucimy. Dobrze. Czy ten balon dojdzie? Balon powinien dojść, szczerze mówiąc. Tak, balon dojdzie. Zresztą bomba i tak by to rozwaliła wszystko. Tutaj jest trochę lipka, szczerze mówiąc, z tym golemem. On też nam rozwali wieżę. Więc trochę słabo. Ale myślę, że uda nam się go skontrować tutaj od tej strony. Rzucamy lawę w róg. Golem niech sobie idziemy, go skontrujemy Inferno Dragonem. Najlepiej niech on dojdzie coraz dalej ten golem. Ok, on rzucił daleko Elektro Wizarda, więc o tyle spoko. Ok, walimy sobie to. Mamy 1-1 aktualnie. Zaraz sobie tutaj rzucamy pięknego firebolika. Bardzo dobrze. Cyk. Dobijamy jeszcze mu sobie tego golema. Balon powinien dotknąć. A ja mało braku, mało braku, i iby balon dotnął. Lawę, 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 przed inferno, dawaj, dawaj, lawa. Dawaj, lawa. Na lawę się fokusuj, tak jest, ok bardzo ładnie, jeszcze balona rzucimy. On już jest tutaj mm, troszkę poddenerwowany, bo nie ma czym mnie skontrować. A ja muszkieterka, muszkieterka. Oby balon doszedł, nie, balon nie dojdzie. A mało brakło. Dobra, nieważne, rzucamy kolejnego tego. Inferno dragona. On tam ma trochę lipę, szczerze mówiąc. My nie mamy aż tak źle. Rzucamy sobie tutaj strzałeczki, bardzo dobrze. Możemy sobie teraz jeszcze rzucić lawę kolejną, proszę bardzo. Niech on sobie tutaj atakuje. Lawę ten elektro wizard. I rzucimy sobie teraz balonika i będziemy mieli przygotowanego już fireballa. Dzięki temu myślę, że teraz fireball doleci i będziemy mieli koniec gierki. Zobaczmy czy fireball, czy balon doleci. Nie doleciał. Kurczę pieczona, no, ciężko, ciężko jest, zobaczcie. Mamy praktycznie po tyle samo... ojojoj, ojojoj Oj ojojoj, Będzie ciężko, będzie ciężko tutaj cokolwiek zrobić. Ok, on będzie mocno bijał. On będzie mocno bijał. Cyk. Nie no, on się rozwali i nas dobije. Jaki pech, naprawdę? Naprawdę? 182 HP Ja nie mogę, jestem ciekaw ile on miał pucharków. Ja jestem ciekaw, ile on miał pucharków, bo wydaje mi się, że on miał dosyć dużo. Gdzie to się sprawdzało? Activity log? Ten chłop, tak? No, 6000 rekord, pokczam, 1000 więcej rekord ode mnie. Dobra, wiecie co zrobimy? Ja sobie zagram giereczki, jak już będę miał yy, dwie przegrane i będę po prostu grał o tą ostatnią przegraną, no to wtedy gierkę wam pokażę. Dobra, mordaczki aktualnie mam 4 do 2 i zobaczcie, na jakie osoby grałem, bo wydaje mi się, że były to bardzo dobre osoby, przynajmniej yy, ta osoba, z którą tutaj wygrałem. Wydaje mi się, że ona ma dosyć dużo. Najwięcej 6000. Ok, 6000, tutaj ile miał? No tutaj nie grał jakoś super dobrze. Ten na farcie mnie porobił, moim zdaniem. No, 5600. Jak widzicie, poziom dosyć wysoki. Ok, otwórzmy sobie, może taką skrzyneczkę. Cyk, niestety, nic ciekawego, oczywiście. No i lecimy. Może to będzie ostatnia gierka, może nie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że uda mi się wygrać. Chociaż, jak widać po klanie, może być ciężko, bo ma chyba tą najwyższą rankę klanową. Więc pewnie ma ym, też dobre konto, jeżeli jest w dobrym klanie. Myślę, że to jest dosyć logiczna sprawa. No i zobaczymy jak mi pójdzie, atakujemy oczywiście Lawką, na początku on rzuca Baby Dragon'a, my go skontrujemy Inferno Dragon'em. Więc zobaczymy, czekamy, Ok, wieża go nawala, rzucamy Inferno Dragon'a, tam możemy rzucić yy, Fireball'a. Bo fajnie jakby on coś jeszcze tam dostawił. Niestety nic, Ok, porobimy mu Nightwitch'kę, porobimy mu Nightwitch'kę, on ma max konto, więc on będzie przepotężny. I będzie mi naprawdę ciężko go porobić, ale mam nadzieję, że mi się uda. Jak widzicie, większość kart ma właśnie z tymi złotymi obrążami, nie wiem jak to się nazywa, ale to są te star powery, czy jakoś tak. No generalnie wiecie, jak ma się wymaksowaną kartę, to potem można mieć właśnie te takie jakby dodatkowe skiny, dzięki temu. To jest akurat fajna sprawa, szkoda, że nie ma czegoś takiego w Brawl Teraz szczerze mówiąc, bo chętnie bym coś takiego zobaczył. A niestety nic takiego nie zostało jeszcze dodane, więc naprawdę szkoda moim zdaniem. I tutaj mamy taki przypał, że... XD w ogóle. Mini pekę zabiją arousy, nie zabiły, dobra, rip po Szkoda, szkoda, gdybym dobił tą mini pekę, to jeszcze może by coś się tutaj udało ugrać. 800 HP on ma na wieży, rzucimy lawę, jak zdążymy przed inferno. Chyba zdążymy, zobaczymy, nie, nie zdążę. Dawaj lawa, lawa, stawię się. Lawa zdąży? Jak myślicie, zdąży, zdąży lawa chyba. Tak, dobra, wieżyczka nawala lawę, ładnie. To my sobie teraz kontrujemy tą Nightwitchkę. Okej, okay, mega minion. mega minion mi nic ciekawego tutaj, szczerze mówiąc, nie może narobić. Mm, tutaj jedynie co to ciężko będzie z tym golemem. Okej, okay, tam wieża jest na Firebola, praktycznie. Ta na Firebola będzie już tamta wieża. Ok, my możemy tutaj ładną kontrę zrobić, tam Firebola rzucić, bo. No nie zejdzie, nie zejdzie jeszcze, jeszcze jeden będzie potrzebny. Tutaj, a ajajajaj, gdyby nie miał Lightinga, to może by ten balon tam doszedł, nawet nie może, tylko na pewno by doszedł. I najprawdopodobniej byłby praktycznie remis, szczerze mówiąc, bo troszkę nam obił tą wieżę. Praktycznie połowa HP. My mamy teraz mocny kontratak, tak, on rzuci pewnie tutaj zaraz Golema. Znając życie yy, Okej, okay. Mega Minion mnie tutaj atakuje Dokładnie mojego Inferno Dragona Ciężko, ciężko, ciężko cokolwiek tutaj zdziałać Okej, okay. strzałki troszkę zmarnowane Rzucamy sam sobie tam Fireballa Ojojoj, czemu akurat atakuje tego Baby Dragona? Dobra, nieważne Spróbujemy to jakoś jeszcze skontrować Ciężko, ciężko będzie, ciężko będzie. Nie wydaje mi się, żebym cokolwiek tutaj jeszcze mógł ugrać. Rzućmy jeszcze balona na róg, może akurat balon coś zrobi, chociaż będzie lightning, coś tak czuję. Ale rzucamy jeszcze fireballa. Czyżby, czyżby balon dochodzi? Nie, nie, rip. Niestety, niestety nie udało mi się wygrać 4 do 3 na moim pierwszym Classic Challenge'u po jakichś dwóch latach niegrania, więc średnio bym powiedział, ale... Myślę, że nie jest to najgorszy wynik skrzynka z 12 kartami. Uwaga, co mi tutaj wydropi? 390 golda, 4 royal gianty, 7 batsów oraz fireball. Jeden fireball, przynajmniej na pocieszenie, bo akurat firebola. używam, więc mi się przyda. Czy już tutaj jest para osób? 7 osób już znalazło ten klan, ciekawa sprawa, więc zapraszam, klan Bambusy Panty. Jeżeli chcecie, no to wpijajcie, może będą jakieś i, zobaczymy, zostawiajcie łapaczkę w górę oraz subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Ja już wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!